Siemanko, jeśli lubicie majsterkować, tak jak ja, i przykładowo budujecie sobie głośnik Bluetooth zasilany na 12V albo na 6V, to dzisiejsza przesyłka będzie z poleceniem dla Was. A mianowicie, tak mi się wydaje, że dzisiaj przyszły do mnie kolejne panele słoneczne. Zapakowane są dosyć solidnie w folię bąbelkową. Wyglądają też dobrze. Tutaj pokryte są folią po to, żeby się nie rysowały. I z tyłu, no może nie wygląda to najbardziej elegancko, ale jest to do przyjęcia. Wcześniej już zamawiałem takie panele słoneczne i wiem, że działają, przynajmniej te dwa, które tu leżą, ale niestety nie posiadam miernika, żeby to sprawdzić. Ja zawsze sprawdzam w nieco inny sposób. Mam tutaj paski LEDowe i jeśli to są panele 12V, a takie zamówiłem, to podłączając pasek LEDowy, te diody powinny zacząć się żarzyć. Przynajmniej żarzyć. Tak więc sprawdźmy, czy działa. Dobrze, zaczęło mi tutaj słońce świecić. Odrywamy na początek folię i przykładamy odpowiednio plus do plusa, minus do minusa. A teraz można zaobserwować, że te diody się bardzo delikatnie świecą, czyli panel działa. Świecą się tak delikatnie, ponieważ no, nie są nastawione teraz na słońce, a poza tym to jest panel o mocy 1,5 W, także niedużo. I to samo zrobimy teraz z drugą panelą, żeby się upewnić, czy druga tak samo działa. Też tutaj się żarzy, już nie będę pokazywał z bliska. Koszt takiego jednego panela to jest $2,39. Ja zamawiałem, jak była promocja, i za jeden taki panel wyszło mi 7 zł 7 groszy, jakoś tak. Jakość wykonania jest bardzo dobra. Jak już wspomniałem, miałem takie panele i bardzo dobrze one się spisywały właśnie z wcześniej wspomnianym radiem. Serdecznie polecam, jeśli lubicie majsterkować, bo jest to fajne doświadczenie, takie zabawa z panelami słonecznymi. Czas dostawy, powiem Wam szczerze, że ciężko mi powiedzieć, ale jest to około miesiąca, tak standardowo. Uważam, że cena jest adekwatna do jakości. Z mojej strony to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Jeśli film się podobał, to zostawcie kciuka w górę. No i do zobaczenia w następnym filmie z serii AliExpress. Na razie.